Pogoń Szczecin zdemolowana na wyjeździe. Aby awansować, potrzeba cudu. Harry Maguire opuszcza Manchester United i przeniesie się do ligowego rywala. Frank Kessié oficjalnie zmienił klubowe barwy. Cristiano Ronaldo wraca do wysokiej formy. Znów trafił i zagwarantował swojej drużynie grę w meczu finałowym. A marzenia kibiców FC Barcelony legły w gruzach. Iniesta nie dołączy do Interu Miami. Siemano, ja jestem Mateusz, a to są osoby, które ostatnio do nas dołączyły. Bardzo dziękuję. Wejdźcie na mojego Instagrama i tam wiadomości prywatnej wysyłajcie mi nazwy waszych lokalnych klubów, a być może to właśnie one pojawią się w kolejnym materiale w dziale Co nas czeka. Oczywiście po obejrzeniu tego filmu możecie go ocenić, będzie mi bardzo miło, a ja zapraszam do oglądania. Dramat, żenada, upokorzenie, fatalny występ. Niestety praktycznie tylko w takich słowach możemy mówić o tym, co Pogoń Szczecin odwaliła w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Zawstydzający wyjazdowy mecz z belgijskim Gent zakończył się porażką 5-0 i przekreślił już nie tylko szansę, ale nawet te resztki nadziei na awans. Niestety Bartosz Klebaniuk, czyli bramkarz Portowców, będzie miał koszmary po tym meczu. Jego 3 indywidualne błędy w pierwszej połowie doprowadziły do katastrofy i utraty 3 goli w zaledwie 40 minut. A nim zakończyła się pierwsza połowa, to padła kolejna bramka w doliczonym czasie gry i gospodarze schodzili do szatni z 4-bramkowym prowadzeniem. Polska ekipa została już ostatecznie dobita po nieco ponad godzinie gry golem na 5-0. Taki mecz albo okaże się być kubłem zimnej wody, albo jeszcze bardziej podetnie im skrzydła. Oby dzisiejsze spotkania Legii Warszawa i Lecha Poznań były lepsze dla polskiego kibica. A tak na kanale Meczyki powiedział ekspert od belgijskiej piłki Mariusz Moński. Wyjść z tak słabo grającym rywalem na zespół tego typu. Gent ma znakomity atak. To najlepiej grająca drużyna w ofensywie w lidze belgijskiej, w którym występuje najlepsza para napastników w kraju. I przeciwko nim starał się grać krótko od bramki z golkiperem, który nie potrafi tego robić. Można obwiniać za to trenera, przecież oglądał rywala. Wiedział, jak oni grają, jak presują. Strzelił sam sobie w stopę, grając w ten sposób. Trzeba było tego ryzyka nie podejmować, skoro nie masz do tego piłkarzy, żeby tak grać. Po naprawdę udanym poprzednim sezonie Arsenal postanowił docisnąć pedał gazu i poszerzyć kadrę o kolejnych wartościowych zawodników. Krok od dołączenia do klubu z Emirates Stadium jest bramkarz Brentford David Raya, który ma wznieść na wyższy poziom rywalizację z Aaronem Ramsdale'em. Sama transakcja ma zamknąć się w kwocie około 30 milionów funtów, a Raya zrezygnował z ofert Bayernu czy Tottenhamu, aby dołączyć do projektu Mikela Artety. Matt Turner, czyli numer 2 w bramce Arsenalu w poprzednim sezonie, zaledwie po roku w Londynie opuścił szeregi kanonierów na rzecz Nottingham Forest. Amerykanin w poprzednim sezonie zagrał tylko 7 razy i to we wszystkich rozgrywkach, no i teraz po sprowadzeniu kolejnego golkipera w podstawowym składzie nie miał czego szukać. Mikel Arteta tym samym chce wznieść rywalizację u bramkarzy na wyższy poziom i mieć zapewnioną jakość, czego nie do końca mógł być pewny w poprzednim sezonie. Niestety w ubiegłym sezonie doszło do dramatycznej sytuacji. Podczas urlopu po mundialu partnerka Aarona Ramsdale'a poroniła, o czym sam bramkarz powiedział publicznie w poprzednim tygodniu. Kiedy wróciliśmy, nie powiedziałem wielu osobom, co się stało, tylko moja rodzina, koledzy z drużyny i oczywiście Mikel. Był fantastyczny we wszystkim. Nawet w środku wyścigu o tytuł, kiedy klub był pod tak dużą presją, zapytał mnie, czy potrzebuje trochę wolnego, żeby sobie ze wszystkim poradzić. Mikel robił wszystko, aby upewnić się, że u mnie i mojej rodziny wszystko jest w porządku. Filip Marchwiński zaczął rewelacyjnie nowy sezon Ekstraklasy. Piłkarz Lecha Poznań został przez ligę wyróżniony jako piłkarz miesiąca oraz młodzieżowiec miesiąca. Jest to druga taka sytuacja w historii, kiedy piłkarz zdobywa w jednym miesiącu obie nagrody. Pierwszym przypadkiem był także Lechita, dokładnie to Jakub Kamiński w roku 2021. Filip przyczynił się do lipcowych wygranych z Piastem Gliwice oraz Radomiakiem Radom, zdobywając 2 gole. Manchester United zaprezentował trzeci komplet koszulek z wykorzystaniem swojego byłego kapitana drużyny Roya Keane'a. Koszulki są nawiązaniem do koszulek z 1909 roku, kiedy to Czerwone Diabły pierwszy raz w historii wygrały FA Cup. Ciekawym posunięciem Adidasa jest rezygnacja z klasycznego herbu klubu, a wykorzystanie jedynie kultowego diabełka. Do kampanii promocyjnej został zaproszony Roy Keane, który dumnie reprezentował przez 12 lat Czerwone Diabły, a dzisiaj jako telewizyjny ekspert bardzo często krytycznym głosem wyraża się o sytuacji Manchesteru.
A skoro już o nich mówimy, to prawdopodobnie klub opuści Harry Maguire, czyli były już kapitan Czerwonych Diabłów. Za kwotę 30 milionów euro ma zasilić defensywę West Hamu, czyli ligowego rywala. 30-latek nie jest w planach Erika Ten Haga, a jego boiskowe poczynania niestety bardzo często były obiektem żartów piłkarskich kibiców. Swoją drogą, to nie tak dawno na kanale mówiłem o boiskowym spięciu pomiędzy Andre Onaną, a właśnie Harrym. Maguire transferem do United stał się najdroższym obrońcą w historii futbolu, ale wcześniej za to bardzo dobrze radził sobie w Hull City czy Leicester. Miejmy nadzieję, że David Moyes przywróci piłkarza do właściwej formy sprzed kilku lat i nie będzie on irytował swoją grą na przykład Łukasza Fabiańskiego. A jeżeli już mówimy o transferach West Hamu, to blisko finalizacji jest także James Ward-Prowse. Na pewno będzie on stanowił o sile młotów przy stałych fragmentach gry, a dodatkowo ma załatać dziurę w środku pola po odejściu Declana Rice'a do kanonierów. Frank Kessié oficjalnie opuścił FC Barcelonę i związał się z saudyjskim Al-Ahli. Cały transfer kosztował 12,5 miliona euro i już niebawem będzie miał okazję kopać piłkę z takimi zawodnikami jak Eduardo Mendy, Roberto Firmino czy Riyad Mahrez. Choć nie jest to potwierdzone, to rocznie będzie otrzymywał wynagrodzenie rzędu 20 milionów euro, co jest astronomiczną kwotą jak na jego umiejętności. Na pewno w Barcelonie czy innym europejskim klubie na takie pieniądze nie mógł liczyć. Jego przygoda z dumą Katalonii nie była ani długa, ani owocna. Choć grał często, to wielu minut na murawie nie spędził. Obecnie rozgrywane są spotkania w ramach Arab Club Champions Cup i wczoraj odbyły się pojedynki półfinałowe. Al-Hilal stanęło do rywalizacji z Al-Shabab i wygrało ten mecz 3-1. Po stronie zwycięskiego klubu na boisku zobaczyliśmy Malcoma, Milinkovic-Savicza czy Rubena Nevesa. Natomiast w drugim półfinale pomiędzy Al-Nasr a Al-Shorta bohaterem został nie kto inny jak Cristiano Ronaldo. To właśnie on na 15 minut przed końcem meczu zamienił rzut karny na gola i zapewnił swojej drużynie grę w meczu finałowym. Co więcej, było to czwarte trafienie Portugalczyka w czwartym spotkaniu w tym sezonie. Widać, że obecnie czuje się zdecydowanie lepiej niż kilka miesięcy temu na koniec poprzedniego sezonu i oby tak wysoką formę udało mu się prezentować przez cały sezon. Choć kibice FC Barcelony liczyli na to, że w Interze Miami zobaczą nie tylko Leo Messiego, Sergio Busquetsa oraz Jordiego Albę, to do tego w koszulce klubu z Miami będzie biegał Iniesta. Teraz już wiemy, że tak się jednak nie stanie, a to z tego powodu, że legendarny hiszpański piłkarz zdecydował się na przenosiny do Emirates Club, czyli klubu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Są oni beniaminkiem w najwyższej klasie rozgrywkowej. Przed rokiem rywalizowali na jej zapleczu. A wracając do hiszpańskiego piłkarza, to Iniesta niedawno zakończył swoją przygodę z japońskim Vissel Kobe, w którym co spędził 5 lat. I standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Odbędą się spotkania w ramach eliminacji do Ligi Europy i tak one się prezentują. Ciekawie zapowiada się pojedynek Karabachu Agdam, Szerifu Tiraspol, a także Olympiakosu Pireus. Za to w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy już dzisiaj swój mecz rozegra Legia Warszawa, a ich rywalem będzie Austria Wiedeń. Natomiast Lech Poznań spotka się ze Spartakiem Trnawa. A widz Kokosik, przynajmniej tak nazywa się na Instagramie, poprosił o drużynę LZS Stary Śle. Ich ligowe zmagania w klasie B jeszcze się nie rozpoczęły, na to musimy poczekać do września, ale w pierwszym meczu zmierzą się z ekipą Polonia Jacksonów. Na dzisiaj to koniec, pamiętajcie, aby być tutaj z nami przez cały zbliżający się sezon, dlatego koniecznie subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!